Chciałbym dzisiaj raz jeszcze powrócić do Tajemnic Laili. To jest książka, która bardzo dosyć obszernie opisuje kwestie relacji damsko-męskich, męsko-damskich w islamie. Nie jest tajemnicą, że Koran do spraw związanych z seksem podchodzi w sposób dobrotliwy i zapewne odzwierciedlając w ten sposób jakieś intencje proroka. Historycy przypisują mu posiadanie od 13 do 25 żon. Choć przez długi czas, bo blisko 25 lat, prorok żył w monogamicznym związku ze starszą siebie o 15 lat Hadidżą, dla której on, wielki Mahomet, był tak naprawdę trzecim mężem. W sumie życie erotyczne Mahometa po śmierci historycy wyjaśniają skrajną erotomanią i wyrachowaniem politycznym. W przypadku pierwszym zasada oczywiście była jasna: im młodsza kobieta, tym lepsza, im ich więcej, tym radośniej. Z kolei zdania przeciwne głoszą, że kolejne żony proroka były nie tyle wybrankami jego serca, lecz beneficjentkami, tą drogą otrzymującymi rekompensatę za utratę mężów, którzy zginęli w walkach o utrwalanie panowania islamu na świecie. Spośród ulubionych żon proroka do historii weszły m.in. 15-letnia Aisha, 18-letnia Hafsa i 28-letnia Henda. A i jeszcze była nastolatka Zainab, zamężna z Zajdem, i całkiem roztropnie we właściwym czasie ona się rozwiodła. Koran, będący księgą objawień, prawdy dostosowanej do wszystkich okazji, przewidywał również sytuacje nagłe, chociażby miłosnego szaleństwa i niczym nieopanowanego pożądania cudzej żony. Między innymi 33 sura Koranu reguluje ten obszar kłopotów Mahometa i jego naśladowców słowami takimi jak, pozwolę sobie na cytat: otrzymałeś bogactwo, strzeż że twojej małżonki i bój się Pana. Chowałeś miłość w sercu twoim, która niebo ogłosiło, lękałeś się ludzkich obmów, lecz Boga trzeba obawiać się najbardziej. Zajd rozwiódł się ze swą żoną, połączyła się ona z tobą, żeby wierni mieli prawo żenienia się z żonami synów swoich przysposobionych do nowego małżeństwa po dokonaniu rozwodu. Surę tę oczywiście uzupełniły słowa Allaha, które były skierowane do Mahometa. Tu też pozwolę sobie na cytat: proroku, dozwolono tobie brać za żony niewolnice, które wpadły w twoje ręce, córki twoich stryjów, twoich ciotek, tak po matce, jak i po ojcu, również te kobiety, które zbiegły z tobą, i każdą wierną niewiastę, która poświęci tobie serce. Jest to przywilej tobie udzielony. Oczywiście kolejny zapis w Koranie daje mężczyznom znaczny margines swobody. Tu znów cytat: możesz według swych chęci udzielać lub odmawiać pieszczot swym żonom, nie powinieneś jednak zamieniać ich na inne, których pięknością zostałeś ujęty, lecz nagabywanie niewolnic zawsze tobie jest dozwolone. Trzeba tak naprawdę zatem uznać, że w zgodzie z powyższymi zasadami Koranu, medycyna arabska za osobną jednostkę uznaje chorobę z miłości kwalifikującą się do leczenia. Ten stan ostrej fizjologicznej psychozy, jaką jest niezwykłe postrzeganie drugiej osoby, nazywane w islamie hub, nadto wyróżnia się formą liszą, co odpowiada miłości namiętnej, mogącej przejść nawet i w chorobę. W mahometańskim raju istnieją wyłącznie radości zmysłowe, a wśród nich głównym zajęciem jest nieustanna kopulacja z kobietami, w tym również z ziemskimi żonami, które tam odzyskują dziewiczość. Nadto każdy prawowity mahometanin otrzymuje 72 hurysy, również stale dziewictwo odradzające się, z którymi mieć może albo nie, jak to już tam kwestia Allaha będzie, może mieć z nimi potomstwo lub może nie mieć potomstwa, to już jest kwestia Allaha. I żeby było ciekawsze, to potomstwo osiąga dojrzałość w ciągu godziny według teologii islamu. No, oczywiście, aby mieszkańcy raju mogli podołać tym zadaniom, ich męskie siły zostaną cudownie zwiększone, i to aż 80-krotnie. Być może z tych względów wyznawcy proroka w raju będą regularnie odradzać się co 30 lat. Mniej natomiast wiadomo tak naprawdę o islamskim piekle, ale uwagę budzi istnienie w nim straszliwego drzewa, zakum, rodzącego głowy potworów zamiast owoców. W piekle już w momencie złożenia grzesznika do grobu wstępne męki zadają mu aniołowie Munkur i Nakir, a następnie dręczy ich Harut, który jest również aniołem wcześniej uczący czarów w Babilonie. U muzułmanów, gdzie religia sankcjonuje poligamię, Koran obowiązkiem męża określa jednoznacznie. W
bo mężczyzna stanowi formę przedłużania poleceń najwyższego w stosunku do reszty gatunku, co między innymi mógłby uściślić taki fragment Koranu. Każda żona ma prawo do cząstki Boga, czyli odpowiedniej galanterii. Według sufickiej wykładni Koranu oczywiście oznacza to nakaz zaspokojenia seksualnego wszystkich żon. Z tych też względów Mahometanie prowadzili przedślubne praktyki najczęściej z niewolnicami, a często i z prostytutkami, a światli rodzice w naukach proroka znaleźli wykładnię, aby w ten sposób właściwy rozbudzić u dzieci erotyzm oraz zapoznać je z technikami pożycia seksualnego. I z tych też względów dostarczali im kobiet szczupłych o wąskich miednicach. A takim arabskim odpowiednikiem hinduskiej Kama Sutry jest ogród woniejący dla wytchnienia umysłu szejka Narcuj, który wygłasza frywolne uwagi, przykładowo jak taka, że wszelkie zmartwienia schodziły mu z mózgu wraz z wydaloną spermą. Tamże czytelnik może w 22 rozdziałach znaleźć opisy ideału budowy kobiety, część teoretyczną, praktyczną, m.in. sposoby uwodzenia i tak dalej. Oczywiście nie będę tutaj cytował tego dzieła, bo jest ono dosyć pokaźne, ale zachęcam, żeby do niego sobie zerknąć. Sam Mahomet, mówiąc o kobietach, stawia problem jednoznacznie. W surze 2, werset 187 możemy przeczytać coś takiego. One są ubiorem dla was, a wy jesteście ubiorem dla nich. Wasze kobiety są dla was polem uprawnym. Przychodźcie więc na wasze pole, jak chcecie, i czyńcie pierwej co dobrego dla siebie samych. Z wszystkich tych względów w sumie pożycie seksualne w islamie traktowane było jako swoiste dobro i przyjemność, a religia wykazywała pozytywne nastawienie względem seksu, pobłażliwie odnosząc się w sumie do rozmaitych dewiacji. No, najróżniejsze rdzenia arabskie, ale również egipskie czy perskie oraz sąsiedzkie peregrynacje seksualne zostały opisane przede wszystkim w księdze z 1001 nocy, w której piękna Szeherezada, chcąc uniknąć śmierci, zajmuje sułtana różnymi opowieściami erotycznymi i w ten sposób nie tylko ocala życie, ale między kolejnymi porodami nieustannie relacjonuje opowieści pochodzące z różnych regionów imperium. No, niektóre toczą się w namiotach, inne w pałacach władców. Wersja w sumie oryginalnej księgi jest poza tym zbiorem takich najróżniejszych dewiacji. Wśród zawartych w niej opowieści możemy znaleźć również opisy pełne wigoru, namiętności, które mówią o sporządzaniu afrodyzjaków. Jak wygląda kwestia homoseksualizmu w Arabii? No, był on rozpowszechniony od dawna, lecz w sumie apogeum osiągnął w XIV wieku, stanowiąc tak znaczne zagrożenie, że rodzice wychowywali dzieci w haremach, gdzie niezależnie od płci przebywały do uzyskania dojrzałości i chodziły ubrane jednakowo w stroje kobiece. W ten sposób chciano ustrzec je przed uwiedzeniem. Harem, o którego wspaniałościach dużo pisano, mówiono, w istocie to był też miejscem udręki, nieustanej waśni, kokieterii, lesbijstwa, nimfomanii, no i tak naprawdę wszelkiego typu rozmaitych nerwic. Wiele kobiet haremowych nigdy nie uzyskiwało satysfakcji uczuciowej, ani a tym bardziej satysfakcji seksualnej, gdyż najczęściej tylko jedna z żon była tą wybranką, której życie układało się w miarę pomyślnie. Na straży tych kobiet oczywiście stali rzezańcy, czyli kastraci. I w Stambule jeszcze przykładowo na początku XX wieku, przed reformami Atacarka, było ich około 2000. Jeśli zabieg usunięcia jąder odbywał się przed pokwitaniem, eunuchowie w miarę upływu czasu nabierali charakterystycznego, zniewieściałego wyglądu i głos nadal był chłopięcy i całkowicie tracili zainteresowania seksualne. Gdy kastracji dokonywano w wieku późniejszym, część spośród nich była zdolna do odbycia stosunku seksualnego, oczywiście bez emisji nasienia. Jednym ze sposobów, w jaki sułtani upewniali się, czy w haremach nie dochodziło do zdrad, było wieczorne zawiązywanie kobietom na szyjach ciasnego węzła, który przemyślnie opieczętowywano tak, aby nie można było go rozwiązać, nie pozostawiając śladu. Czyniono tak, wierząc, iż w wyniku współżycia seksualnego, jak też po uzyskaniu orgazmu, tarczyca kobiety znacznie zwiększyła swoją objętość, a szyja puchła. I ślad zaciśniętej pętli oznaczał wiarołomstwo karane ukamienowaniem. Klasycznym w ogóle wynalazkiem haremowym były też okrutne pasy cnoty, które wyprawy krzyżowe później rozpowszechniły w Europie.
Reguły haremowe powodowały tak naprawdę przymusowy celibat wielu ich mieszkanek, co wiązało się z patologicznym rozwojem osobowości. W kwestiach seksualnych Arabów szczególną pozycję zajmuje również technika zwana kabazach, co oznacza uchwyt, który polega na naprzemiennym silnym obkurczaniu i rozluźnianiu mięśni pochwy w trakcie stosunku. Sposób ten jest możliwy do realizacji przez systematyczne ćwiczenie tzw. mięśni Kegla i niektóre kobiety potrafią wykonywać tego typu czynności nawet i spontanicznie. Sama instytucja haremu sułtańskiego została wpleciona w strukturę funkcjonowania państw islamskich również jako oznakę potęgi władzy. Mieszkankami haremu były żony lub nałożnice, lecz najwyższą pozycję oczywiście zajmowała w haremie walida, czyli matka panującego sułtana. Powierzano jej w sumie zarządzanie haremem, a w jej rękach splatały się powikłane nitki intryg kobiet, z których każda marzyła, aby to jej syn w przyszłości mógł sięgnąć po sukcesję. Monarchie arabskie w odróżnieniu od europejskich miały całkowicie odmienny system dziedziczenia władzy. Teoretycznie mogło je uzyskać każde dziecko urodzone w sułtańskim haremie, gdyż wszystkie, niezależnie od powinowactwa jakiegoś matek, były prawowitymi dziedzicami, gdyż w monarchiach islamskich nie było zasad prymogenitury, czyli obejmowania sukcesji przez najstarszego syna. W kulturze islamskiej nie znano w ogóle instytucji czegoś takiego jak benkar, czyli dziecko z nieprawego łoża. Przekonującym dowodem jest fakt, iż 33 w sumie spośród 38 kalifów dawnej dynastii Abbasydów urodziły zwyczajne nałożnice, w tym niewolnice zagarnięte w wyprawach wojennych, wzięte jako taki łup piracki dostarczony jako dar zaprzyjaźnionych monarchów, bądź będące żywym deputatem przesłanym do stolicy przez wasali koronnych. I sukcesję po zmarłym ojcu obejmował w ten sposób jego jeden z jego licznych synów, którego osobiste walory, pęd do władzy, dynamizm polityczny, umiejętności dyplomatyczne czy wreszcie talenty organizacyjno-wojskowe pozwalały we właściwym czasie zgrupować najpotężniejszy obóz zwolenników. Po objęciu w sumie władzy natychmiast wyrzynał wszystkich swoich braci, zarówno pochodzących od własnej matki, jak i tych obcych, żeby po prostu nie mieć konkurentów. Oczywiście niewiele wiadomo tak naprawdę o zasadach szkolenia erotycznego haremowych nowicjuszek. Zanim zostawały zaproszone do sułtańskiego łoża, niewątpliwie były obznajemiane z seksualnymi preferencjami władcy. Część informacji pochodziła od współtowarzyszek, reszta wynikała z rad zaprzyjaźnionych eunuchów. Te, które miały mniej szczęścia lub nie potrafiły zadowolić władcy, po niemal urzędowej defloracji oddawano do peryferyjnych haremów, a jeśli i te były przepełnione, przekazywano je wyróżniającym się urzędnikom i z odpowiednim wianem trafiały oczywiście do ich domów. Wśród sułtanów istnieli również i tacy, którzy do historii przeszli jako ogiery rozpłodowe, mające po kilkaset dzieci, niczym nasz August II Mocny. Byli także kochający inaczej, biorący wzory z antycznej Grecji, tarzający się w objęciach młodych chłopców. I wreszcie zdarzali się ewidentni dewiaci, a nawet pospolici zbrodniarze, jak przykładowo sułtan Ibrahim, który cały swój harem, liczący 280 młodych kobiet, kazał utopić w Bosforze. Podobno z upodobaniem przyglądał się scenie zbiorowej egzekucji, patrząc na męki nieszczęsnych ofiar. Żywcem tak naprawdę wrzucano je do wody, przedtem wiążąc w workach, z których bezskutecznie próbowały się uwolnić. No, wiele ciekawych rzeczy możemy również przeczytać dalej w tej pozycji Tajemnica Laili. Prawdziwa historia kobiet, którym grozi egzekucja za zajście w ciążę lub utratę dziewictwa poza związkiem małżeńskim. Serdecznie polecam niniejszą publikację, bo naprawdę warto do niej zajrzeć, jeśli kogoś interesuje świat islamu.